Jeśli chodzi o rynek wodoru i właściwie cywilizację wodorową, to jest to zjawisko, które w tej chwili, o którym w tej chwili dosyć szeroko się rozmawia w różnych gremiach. W zeszłym tygodniu była temu poświęcona podkomisja do spraw rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności. Natomiast jeszcze półtora roku temu, w czasie kiedy pracowano nad chociażby ustawą o elektromobilności, ten temat jakby zupełnie nie istniał. To pokazuje troszkę jak, w jakim tempie zjawisko rynku wodoru, cywilizacji wodorowej rośnie na świecie. Mogę powiedzieć tylko, że w 2014 roku, będąc w Japonii, oglądaliśmy takie urządzenia przydomowe, które zasilają na bazie wodoru gospodarstwa domowe w elektryczność, chłód i ciepło. Robią to na bazie metanu z normalnej sieci gazowej. To była w 2014 pierwsza generacja tych urządzeń. Obecnie byliśmy w lutym w Japonii na Fuel Cell Expo, gdzie można było obejrzeć szóstą generację tych urządzeń i to pokazuje tempo rozwoju tej dziedziny. Także wydaje się, że ten autobus już odjechał albo zaraz odjedzie i my z naszym potencjałem jako piąty producent wodoru na świecie powinniśmy w tej chwili wykorzystać wszystkie możliwości, żeby zająć miejsce na czele tego pelotonu. Wodór dzisiaj w Polsce jest produkowany w dość dużej ilości, ale jako albo odpad, albo jako nośnik do innych procesów przemysłowych, jak chociażby do wytwarzania nawozów czy w petrochemii. Pytanie brzmi tylko tak, czy oprócz tego, że ten wodór dzisiaj troszkę jest produkowany jako produkt odpadowy, uboczny, czy można te procesy zmonetyzować w sposób możliwie mało kosztowny, efektywny, zbudować infrastrukturę, która będzie mogła być bazą dla gospodarki wodorowej.